Cześć, ja nazywam się Damian Granowski i jestem instruktorem wspinania od ponad 11 lat. Prowadzę serwis trainingclub.com.pl, który właściwie jest teraz blogiem wspinaczkowym i głównie to wrzucam tutaj informacje o drogach wspinaczkowych w Tatrach i wpadłem na pewien pomysł, żeby zrobić taki powiedzmy materiał uzupełniający filmowy, który może być również podcastem o drogach wspinaczkowych. I zobaczymy, jak ta formuła będzie się sprawdzać. Wydaje mi się, że może to być całkiem fajna opcja, szczególnie na przykład jeśli się gdzieś wybieracie w górę, jedziecie samochodem, żeby sobie posłać, dokładnie sobie opracować taktykę przejścia danej drogi. Nie? Dlatego zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeśli będzie Wam się ta formuła podobać, to dawajcie mi znać w komentarzach i zobaczymy, jak będzie wyglądać. No, na tapetę jako pierwszą drogę wziąłem taki ultra klasyk. Jest to droga motyki na małym lodowym szczycie, gdzie mamy tutaj drogę piątkową, która jest no, naprawdę niezła. Mamy litą skałę, nietypowe wymycia, wspinanie w zaciętach, przewieszkach, nawet miejsca balderowe są. Wszystko to w doskonałej jakości skale. No, naprawdę fajne wspinanie, klasyk, który no, można powiedzieć, że trzeba zrobić. Jest to południowa ściana, więc wiosną, jesienią no, wspinanie jest tam naprawdę niezły. A do tego mamy tam obite stanowiska, także jest to no, świetna droga, żeby gdzieś na przykład spróbować wspinania. Można powiedzieć takiego kursowego. No, piąteczka, mówię wam, musicie po prostu zrobić. No, jeśli prawdopodobnie się wspinaliście po Tatrach, to już coś tam o niej słyszeliście. Ok. Ja ją robiłem dwa razy. Raz Iloną Podlecką jako drugą drogę tego dnia, a drugi raz poszedłem tam z kursem wspinaczkowym i na Taterniskim z chłopakami zrobiliśmy fajną dróżkę. To był naprawdę fajny dzień. Ja macie tutaj południową ścianę tego małego lodowego szczytu i droga motyki biegnie tutaj właśnie takim jednym z większych zacieśnień na tej drodze. No i kluczy w poszukiwaniu jak najłatwiejszej drogi przejścia. No nie? Tutaj mam zaznaczone 6 wyciągów, ale tak naprawdę można to zrobić na 5 wyciągów. Środkową tutaj partię można połączyć w jeden wyciąg. Ewentualnie, jeśli wspinamy się na linię pojedynczej, no to raczej tutaj bałbym się powiedzmy iść na jeden wyciąg, bo może dojść do przesztywniania liny. No, chyba że zrobimy to umiejętnie i asekurując się rzadko. Nie? Ta ściana. Południowa ściana małego lodowego szczytu ma gdzieś tam około 200 metrów wysokości. Nasza droga trochę więcej, no ale jest naprawdę spoko, nie? Tu z pierwszego przejścia mam zdjęcia, no, prowadzi właśnie Ilona Podlecka pierwszy wyciąg. Jak zapewne sobie możecie zauważyć, już tutaj widać, że będą jakieś tam powiedzmy ciekawe wymycia, które są wizytówką tej drogi. No tutaj po prostu widok z góry na ten pierwszy wyciąg no naprawdę robi wrażenie. To z kolei jest Ilona na drugim wyciągu. Jakby powiedzmy dalej te wymycia są świetne. Można się gdzieś tam na przykład przeasekurować, czy gdzieś na płycie, czy w zacięciu. Ogólnie asekuracja jest spoko. Tutaj trzeci wyciąg. Starcik, trawersik. To był nasz czwarty chyba wyciąg. Ok, już więcej zdjęć nie mam z tego przejścia. To już powiedzmy z mojego kursowego przejścia, kiedy tam szliśmy z Marcinem Taczałą, Krzyśkiem Okoniem i Damianem Babisiem. Nie? Tutaj właśnie Krzysiek podchodzi pod zacięcie na pierwszym wyciągu. Już nawet na samym początku jest fajnie lito, aczkolwiek asekuracja taka trochę rzadsza. No i tutaj mamy wspomniane zacięcie w opisie na pierwszym wyciągu, z którego już tam po prostu przebijamy się w stronę płyt. Tutaj właśnie dobrze jest sobie założyć jakąś powiedzmy asekurację w tym zacięciu i dopiero później przejść w te płyty. Nie? No naprawdę no te płyty są super.
nie? Więc tam możemy na nich pójść. No ważne, żeby też na końcu uważać, bo żeby się nie sypnąć z samej góry wyciągu, bo jest słabo. Nie? Okej, tutaj Marcin prowadzi drugi wyciąg i można go pójść na różne warianty. Myśliśmy bardziej w lewą stronę, tak jak idzie Lina, ale za pierwszym razem jak szedłem z Iloną, to Ilona wyszła tędy, no nie? Także są różne wariacje. Wydaje mi się, że ten tutaj będzie najprostszy i dlatego chyba najładniejszy. No nie, okej, tutaj właśnie start drugiego wyciągu, chłopaki cisną, no naprawdę fajne wspinanie. Parę fotek też udało mi się zrobić, więc no jestem zadowolony jak z tej sesji zdjęciowej, nie? Także no, wspinanie jest naprawdę mega. Okej, tutaj końcówka właśnie drugiego wyciągu. I tutaj Marcin jest na trawersie trzeciego wyciągu. Tu jest stary hak, do którego warto się wpiąć, bo nie za bardzo jest asekuracja. I co? Właśnie sobie tutaj przechodzi i z tej tutaj właśnie przewieszki idzie się takim kominkiem i jak Marcin szedł, to założyliśmy tam stanowisko nieco niżej pod tą tutaj widoczną płetwą, na której wspina się Krzysiek, ale to jest bardzo krótki wyciąg, więc już jak powiedzmy szliśmy, drugi zespół szedł, to stwierdziłem, że połączymy już ten wyciąg, no i tutaj Krzysiek prowadzi, ale zwróćcie uwagę, że on ma linę połkową, więc ciężko powiedzieć, jakby było, jakby się szło tam na tym wyciągu na linii pojedynczej. Okej, okay, tutaj właśnie mamy już czwarty wyciąg, ewentualnie piąty, jeśli rozdzielimy te wyciągi. Jest startowe zacięcie. Dochodzimy do takiej delikatnej nerzy, a później przebijamy się do znowu takiej delikatnej przewieszki, albo właściwie takiego brzuszka, no, po którym już tam kończą się trudności i wychodzimy na półkę. Właśnie tutaj Damian jest na stanowisku i ostatni wyciąg to już taka powiedzmy formalność trójkowa, aczkolwiek można się pobawić i pójść z jakimś tam zacięciem za cztery, które często jest mokre, no więc lepiej już po prostu grzać trójkowym terenem, który nas tam po prostu wyprowadzi na w miarę wygodną półkę i stamtąd już po prostu idziemy sobie łatwo na szczyt, nie? Z którego mamy fajny widok, właśnie tutaj też widok na lodowy szczyt, lodową kopę i od razu jakby powiedzmy polecam tutaj drogę Cesty ku Słonku, która prowadzi do grani zmierzającej na lodową kopę. Jest to naprawdę też fajna droga, którą robiliśmy następnego dnia w ramach kursu, także pewnie niedługo będzie opracowanie tej drogi na Dry Toolingu. Okej, okay, tutaj fotka z zejścia. No i co, jeszcze raz droga, tak jak mówię, jest naprawdę fajna i w ogóle ściana małego lodowego jest pod tym względem super. Jest parę fajnych dróg, które można zrobić. Tam powiedzmy czereśniowy filar. Jest tam pierwszy kroczek czy coś takiego, a pamiętam, że to jest jakaś taka powiedzmy 6-6 plus, też bardzo ładna. No jakość skały na małym lodowym jest naprawdę niezła. No i polecam to. Także weźcie sobie też pod uwagę, że podejście jest dosyć długie, także lepiej sobie nocować w schronisku w Zbójnickiej chacie, no bo to jest tak z 4 godziny podejścia co najmniej. Nie, zależy jakie kto ma tempo, więc no, będzie to niezła wyrypa. No i też jest to oblegany klasyk, tak także najlepiej robić to w tygodniu, a w weekendy no to liczcie się z tym, że będzie sporo zespołów na tej drodze, także może być ciężko. Dobra, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzu pod filmem, tudzież z drugiej strony lepiej na DryToolingu przez system komentarzy, bo wtedy więcej osób będzie mogło go zobaczyć, no nie, bo nie każdy tam wejdzie na YouTube, nie, tudzież vice versa. Nie? Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny i polecam troszkę.